Siema z rana i siema z wieczora, witajcie w kolejnej części Far Cry 2, finał aktu drugiego, trzecia część, jak się nie mylę. Będziemy dzisiaj wypełniać m.in. misję od mojego przyjaciela, którą zlecił mi tuż przed chwilą, a właściwie jakiś czas temu. No ale cóż, nie wiem czy ja mogę tutaj się gdzieś przekimać, chyba nie mogę, nie, tam jest leczenie, tu jest coś innego. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać. Muszę sprawdzić audio. No dobra, wydaje mi się, że wszystko w porządku. Odrobinkę przyciszyłem, ale to raczej nie powinien być problem. Broń mam załadowaną na maksa. Teraz wystarczy tylko wsiąść sobie w furę. Robiło się to trójkącikiem. Spojrzeć na mapę. Wybrać cel bardzo daleko na północy, więc ja wybieram się tutaj do przystanku autobusowego, który jest naprawdę niedaleko. I misja ta polegać będzie na... Udaj się do sepoko i zabij Gravesa oraz jego pomocnika. Jest to jedna z misji prowadzących do finału gry, mająca na celu wyeliminowanie wszystkich dosyć ważnych głowów w tym państwie, które mają dużo do powiedzenia w sprawie konfliktu toczonego pomiędzy obydwoma frakcjami, UFLL-em i APR. Także, cóż zrobić? No nic, powyżynać. Tutaj mamy chyba już zajezdnię, tak jest. Hamuj, hamuj. Fuck! Chyba będę musiał cię pociopać. No stary, na co ci to było? Na co jęki, na co bóle? Na północ. Akceptuję jak najbardziej. Zapiszemy i kontynuujemy. Dawno lista się nie odświeżała, co? Okej. Teraz mam, zdaje się, jechać w tamtą stronę. Ciekawy jestem, ile patroli jeszcze mnie po drodze zgarnie. Ło! No cholera, te kamienie, skąd one... Jak spod ziemi wyrastają. Ha, i chciałbym wam zakomunikować, już wiem jaka będzie następna seria po Far Cry 2. Zdradzę wam, że będzie to Hidden and Dangerous 2. Cholera, się wpieprzyłem do wody. Zagadałem się, że aż się wpieprzyłem do wody. Będzie to Hidden and Dangerous 2, Silent Assassin. To się tak nie nazywa oczywiście, ale ja będę grał rolę żołnierza SAS, który będzie po cichutku wypełniał misję. Fajnie, fajnie, już nagrałem pierwszy odcinek, ale zobaczycie go dopiero po skończeniu serii Far Cry 2, żeby nie było, że następne zaczynam, a po poprzedniego jeszcze nie skończyłem, więc ja tutaj sobie... A, w ogóle to mam nowe bronie. Spoko. Żeby nie było, że ja zaczynam nowe serie, a nie kończę poprzednich. Także skończę szybciutko Far Cry 2 i zajmę się Hidden and Dangerous. Powiem wam, że niesamowicie się wkręciłem w tą grę. Zajebisty klimat ma, ja po prostu tak samo bardzo uwielbiam ją jak Far Cry. No, bo i tu i tam gracz ma naprawdę wiele do powiedzenia w kwestii rozwiązywania problemów. O cholera, jakie ja mam broń w ogóle? Góra to jest to, w prawo to jest to, w dół to jest to. Świetnie. I teraz sprawdźmy celność. Idealnie. Ja tak z daleka i ładował, to zaraz skończy mi się ammunition.
całkiem fajnie puka ta pukaweczka. Siemo. O, biedaczysko już się zmęczyło. No nic. Trudno, mam jeszcze wielu innych do zabicia. I muszę tego Gravesa znaleźć. On tutaj gdzieś jest. Ja zaraz się dowiem, gdzie. Co to w ogóle za zadupie jest, sepoko. It is some kind of dipshit. Really dipshit. Really, really dipshit. Chyba ty. O! Sam się zabił. Na bank sam się zabił. Co za blond. Idą. Jeden z pałą, drugi z dzidą. Teraz będzie go ratował, na bank będzie go ratował. No i dwóch poległo, zaraz i trzeci polegnie. O, uciekł. Tutaj się zbliżają. Tam jest. Granat? Którym się rzucał granat? Nie, tym to ja się leczę. I don't wanna die, please let me live, please. Fuckers, mothers. Kurwa, granata rzucił. Son of a bitch. Cholera, muszę się oddalić, bo nie przeżyję tu długo. Fuck! Jaka rzeźnia. Przeliczyłem się trochę, panowie i panie. Okej. Wsiadaj. Szybko. Grubszy kaliberek, to lubię. Może by tak coś wysadzić? Tak, żeby tu jeszcze chciało cokolwiek wybuchnąć. Ale go ściągnął. Cholera, już się zaczaił tutaj jakiś tubylec. Wow, hell yeah. Tam jest jeszcze coś do wybuchnięcia. Dupa blada, wybuchać nie chce, no dobra. Kilku zabiłem, więc są osłabieni, zdecydowanie bardzo są osłabieni. Cwaniaki chowają się. O, chyba headshota wyrwał, biedaczysko. Którym tu się kłóca? Tym nie. No którym? No, kółkiem chyba. Tak, racja, kółkiem. O, snajperkę słyszę. Fuck, skąd on strzela? Czy jestem ślepy? Nade mną? Nie może być nade mną. On gdzieś tutaj jest na bank. Tam jest. Widzę go! Zginiesz na tle zachodzącego słońca. Bijać! Nie ma ich. Jest. Wpadłeś, stary, w kupę ołowiu. Przelatującą niechcący. Dobra. Mój cel jest na wprost w tej chacie, pewnie tam. Więc ja do niej zmierzam. Tylko żeby mi tu żaden kitajec nie wyskoczył. Cholera z bronią jakąś. Jest tu, chowa się, widzę go, chowa się! Pum! Jeszcze ci mało? Dobra, idź już do piachu, panie, coś pan. Skąd? O, jakie to było proste. Apteczkarnia.
Jak najbardziej, używamy, używamy. Nie ma to tamto. Gdzie jesteś, żołnierzu? Nie wiem, któremu mam wierzyć. Najlepiej zabić obydwóch. Ach, tak jest! Tak to się robi. Apteczków mam pełno. Panowie, koniec waszego panowania w tym burdelu. Czwarty poziom reputacji. Fuck! Fuck! Szeręką zawadziłem o biurko, ała! O nie! O nie! Kill him! Gin za sarańcu, dziękuję. Dobra, i teraz chyba muszę udać się na lotnisko. Jeżeli się nie mylę. Tędy i będę na lotnisku. Także ja wam daruję tą jakże przepiękną, lecz nudną podróż. I wybiorę się na lotnisko by samochód. Widzimy się na miejscu. Dobra, wystarczyłoby tej wycieczki już, wystarczyłoby. Dojeżdżam już do lotniska. Straszna rzeź po drodze, naprawdę niesamowita rzeź. Dzieje się tak dużo, że ja po prostu non-stop tylko wczytuję save'y, bo mnie ciągle zabijają. Ale w końcu dotarłem do lotniska. Dzięki Bogu już tu jestem. Jeszcze na wszelki wypadek jeden save'ik. I można kontynuować tą epicką batalię o wolność i diamenty. Dobra, już jestem na miejscu. Trzeba się teraz odprawić z nimi. Załatwiony. Drugi też. Samolot cholera rozpieprzony. Gdzie on jest? Zaraz przybiegnie. A, nie chciałeś przybiec do mnie, to mój granat przybiegł do ciebie. Następny, chętny. Oh fuck! Granat! Skąd? Stamtąd! Nie stamtąd chyba. Gdzie, co ja mam w ogóle tu zrobić? Udać się do hangaru. Man! Najpierw tutaj muszę pozabijać. Ja pierdzielę, skąd on tak naparza? Na bank jest tam. Ale headshotik słodziutki się przylepił prosto w czółko. Który to ten drugi magazyn? Okej. Jestem. Siema Ruben. Samolot. All bets are off. This war of yours has reached its end game. This will be the last time we'll speak. I'm going to pay you back for your help. There is only one currency I can offer, and that is information. Here it is. The API and the UFLL have called a truce. Unity at last, eh? But that's bad news for us all. They've joined forces. Their first order of business is to shut down the riot. You know the one I mean? There's an uprising taking place right now at the old prison. The Jackal is responsible. I'm sure of it. Everybody has to choose a side now, I suppose. No more bystanders, and that includes me. They told us we could evacuate, but I've decided not to leave. This is my last war, for better or for worse. I am African. This is my home. I have to do something. These are for my family, my wife Michaela, and my little daughter. If anything happens to me, please make sure they get these. You'll find the address inside. Find the jacket. Take care of yourself. Hu hu hu, czyżby mi się śniło, czy ja mam właśnie osiągnięty finał aktu drugiego?
Czyż nie? Jak nie, no to trudno. Dokończymy to innym razem. Zobaczymy, bo mam teraz do tej czarnej dziury, ja nie pamiętam jak to się nazywa, czy ja mam to tu napisane, zaraz wróć. Spotkaj się z szakalem w więzieniu. Dobra, to jest spoko, tylko że Ruben dobrze. Mam się udać do więzienia, tyle wiem teraz. Ale jak widzicie, tutaj przy więzieniu, od więzienia idzie taka odnoga takimi takimi wąwozami w górach. To już jest finał gry. Także jeżeli dotrę do więzienia, to wtedy zacznie się finał gry. I stamtąd pozostanie mi już tylko ucieczka, bo tam w górach gdzieś jest jakieś lotnisko i w ogóle, no i skończy się gra. Także ja zapraszam was do oglądania kolejnej części z serii Far Cry 2 już niedługo, będzie to zapewne finał. Spotkamy się już tam na miejscu i no cóż, wypadałoby skończyć. Siema na rapa.